not surprised. Let's go. Bounce to the beat, people hands up. Everybody in the place, stand up. And jump and shake and rush the club. Till the whole entire building is rammed up. And there's nothing you can do to hold them off. And while the beautiful women be showing off, we about to cause a riot in this bitch. Till we hearing the fire alarms going off. Got them watching. You really got them on a trance. We got them watching. Do we really got them on a trance? Przed spotkaniem 15. kolejki Tauron Basket Ligi pomiędzy Treflem Sopot i ŁKS-em Łódź najgłośniej mówiło się o transferze pomiędzy tymi klubami. Jermain Malet jeszcze na początku tygodnia trenował z zespołem Beniaminka, żeby w piątek zagrać przeciwko swoim byłym kolegom. It is a weird situation. A couple of my old teammates and a couple of teammates on this new team, they was talking about that, that it's crazy how you get, like, gotta get transferred and move to another team and play against them the first game you get to the new team. Drużyna z Łodzi wyszła na parkiet Ergo Areny zbyt ospała i już po 4 minutach trener Piotr Zych musiał wziąć czas, bo jego podopieczni przegrywali 0-11. Po chwili miejscowi prowadzili już 17-2, a pierwszą odsłonę zakończyli prowadzeniem 25-9. Na początku drugiej kwarty Karlis Muiznik zdecydował się na roszady w składzie, a wspomniany Malé po raz pierwszy pokazał się sopockiej publiczności. Z zamieszania w szeregach gospodarzy skorzystali goście, którzy zniwelowali stratę do 6 punktów. Wówczas jednak na boisko powrócili podstawowi gracze Trefla i opanowali sytuację. Do szatni schodzili prowadząc 50-28. Pierwsze 10 minut po przerwie to bardzo wyrównana gra obu ekip i tą część spotkania koszykarze ŁKS-u wygrali 3 punktami. Podobny przebieg miała kwarta ostatnia. Trefl Sopot pokonał łódzki klub sportowy 89-71. O wyniku zadecydowała fatalna postawa gości na początku spotkania. Jechaliśmy w dniu meczu, byliśmy po 7-godzinnej podróży, może to nas troszkę, że tak powiem, zamuliło i wyszliśmy po prostu nie tak, jak powinniśmy. Próbowaliśmy odrabiać straty, niestety Tref jest na tyle dobrą drużyną, że nie pozwoli sobie po prostu odebrać już takiej przewagi, którą sobie wypracował na początku. Myślę, że byliśmy skoncentrowani od początku i zagraliśmy na wysokim poziomie i to pozwoliło zbudować taką przewagę, że później mogliśmy tylko kontrolować mecz. Teraz żółto-czarnych czekają kolejne dwie domowe potyczki, tym razem z drużynami, z którymi sąsiadują w tabeli. Anvil i Czarnie, także teraz myślę, że poprzeczka będzie troszeczkę wyżej, ale myślę, że jesteśmy na to gotowi. Warto wspomnieć, że oba wyjazdowe mecze z tymi rywalami Trefl przegrał różnicą 1 punktu. Pierwsze z tych spotkań z Anvilem Włocławek odbędzie się w sobotę, 17 grudnia, oczywiście w Ergo Arenie.